Już wkrótce rozpocznie się remont Bielawskich ulic Przedwiośnie oraz Stefana Żeromskiego. Ulica Żeromskiego przebudowana zostanie w dwóch etapach, a rozpoczęcie prac remontowych zaplanowane jest już na 20 lutego. Tu trzeba przypomnieć, że do niedawna ulica Żeromskiego była w ciągu drogi wojewódzkiej. I w poprzedniej kadencji ówczesne władze tak poprowadziły sprawę, że w zasadzie oddając świeżo wyremontowaną i wybudowaną obwodnicę miejską pod zarząd marszałka województwa dolnośląskiego, przejęły właśnie ulicę Żeromskiego, która wcześniej była drogą wojewódzką. W fatalnym stanie technicznym, nie oszukujmy się, nie egzekwując od poprzedniego właściciela jakichkolwiek nakładów na remont, na modernizację tego ciągu komunikacyjnego. Stąd też od początku tej kadencji podjęliśmy starania, aby zmodernizować ulicę Żeromskiego aż od ulicy Handlowej, bo ten odcinek wcześniej od ulicy Dzierżoniowskiej był kiedyś modernizowany. No i z racji wielkości tego zadania rozbijamy je na etapy. Już w przyszłym tygodniu rozpoczęte zostaną prace na odcinku od Ronda Włókniarzy do ulicy Przedwiośnia wraz z ulicą Przedwiośnie. Tutaj to zadanie to jest wartość około 5 milionów złotych, z czego 20%, czyli niespełna milion złotych, pochodzi z rządowego programu rozwoju dróg. I teraz w ostatnich dniach, 6 lutego, opublikowana została lista rankingowa, w ramach której gmina uzyskała dofinansowanie do modernizacji kolejnego odcinka tej drogi. Odcinka od ulicy Hotelowej aż do ulicy Grabskiego i kawałek odcinka ulicy Sienkiewicza do Ronda Bielbawu, Ronda przy Księgarni. I ten odcinek rozpocznie być remontowany w tym roku i zakończenie do połowy 2024 roku. Całkowita wartość projektowa tego zadania to jest 4 miliony złotych i aż 80% udało się zdobyć dotacji, czyli 3 miliony 200 tysięcy zasili budżet gminy. Stąd też na pewno będzie łatwiej realizować te inwestycje. No i przede wszystkim zakres wraz z nowymi miejscami parkingowymi, nową zatoką autobusową, no i też nowe chodniki, nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa, więc pełny globalny remont, można powiedzieć, że przebudowa tej ulicy. W zasadzie przejmując tę drogę od marszałka województwa dolnośląskiego, a oddając prawie nową, kolokwialnie mówiąc, spod igły obwodnicę miejską, należało zadbać o to, żeby poprzedni właściciel w kolejnych latach, ja nie mówię, że od razu, ale w kolejnych latach mógł modernizować ten odcinek drogi, a gmina mogła tylko nim administrować. Natomiast zostało to przejęte z dobrodziejstwem inwentarza, stąd też dziś te wielomilionowe nakłady i tak dobrze, że nam udaje się zdobywać dotacje z zewnętrznych źródeł. W sytuacji, gdyby tak nie było, to i te zakresy byłyby znacząco mniejsze i jeszcze bardziej rozleczone byłoby to w czasie, a przede wszystkim pewnie nie udałoby się całości tej drogi zmodernizować, a tak po realizacji tych dwóch odcinków zostanie nam tylko trzeci, który mam nadzieję w tym roku uzyskamy dotację na rok kolejny i w 2024 roku zamkniemy temat modernizacji ulicy Żeromskiego. Prace remontowe pierwszego etapu przebudowy mają zakończyć się w czwartym kwartale bieżącego roku.